dzień dobry, pani... Janusz Wieściewski, dzień dobry, pani bardzo miło. Czy ja mogę zobaczyć? No, bardzo proszę. No bo nie miałam okazji, mówię, jak to mam rozmawiać o książce, nawet jej w rękach nie miałam, skandal. No bo ona dopiero wczoraj się urodziła, także... Wczoraj była premiera. Wczoraj była premiera. Wow, no to tym bardziej się cieszę, że się spotykamy akurat dzisiaj. O frankach może nie będziemy rozmawiać. Ja nie mam kredytu w frankach. Ja mam. Ja nie mam żadnego kredytu. Więc... Ja, och, to szczęśliwy z pana człowiek, zazdroszczę, szczerze mówiąc. No ale to były właśnie te złote lata, jak Marek wspominał, kiedy... Ja byłem w kraju, w którym nie daliby kredytu we frankach, bo w Niemczech trzeba dostać kredyt w tej walucie, w której się zarabia. Ale... Ach, no, coś w tym jest, kurczę, bez kombinacji. A, proszę pas zapiąć. Tak, oczywiście, jasne. Tak, już zapinamy pas. Zapinamy pasy, bo już wydawca krzyczy na mnie, tak. Nerwy jakieś. Oczywiście. Ten samochód nie pozwoli nam jechać bez pasów. No właśnie. Ja znam takie samochody. Tak? A? Znaczy, niestety ja znam takich ludzi, którzy potrafią zapiąć pasy ze swoimi plecami, że niby mają, a jadą bez pasów. Na Ukrainie są takie wkładki, żeby wbić, żeby przestało bić. Po prostu, no, pomysłowość ludzka nie zna, tak. Nie zna granic. No właśnie, wrócił pan do Polski rok temu, tak, trochę więcej? Tak, nie, od sierpnia zeszłego roku mieszkałem 200 metrów od morza w Gdańsku. Co się stało, że stwierdził pan, że tęsknota jakaś się pojawiła? Wie pani co, mi się wydaje, że Polacy zawsze mają jakąś taką wirtualną walizkę, którą nigdy nie rozpakowali kiedyś. Do tej Polski wrócą, to była tylko kwestia czasu. Ja pojechałem dawno temu na rok, jako naukowiec zaproszony do Niemiec, żeby pisać programy dla chemii. Przez 32 lata pisałem je w tym instytucie i później zaczęła się ta przygoda z książką i nie mieściłem już te dwa projekty w życiu w 24 godziny. Poza tym czekała na mnie w Gdańsku bardzo ważna kobieta i z tego też powodu również wróciłem. Córki już się wychowały, są duże. Zresztą dzisiaj ma moja córka urodziny młodsze. A, no to wszystkiego najlepszego. Notabene w Dzień Jedności Niemiec. Dzisiaj jest święto w Niemczech. Ach, cudownie. Ale też na placu Piłsudskiego jakieś święto, bo tam dużo autobusów z żołnierzami podjechało, coś tam się dzieje, ale nie wiem, szczerze mówiąc. Ale podejrzewam, że to nie celebrują tego święta. No raczej nie. Nie posądzam tego po polskiej armii o to. No właśnie, skąd te książki? Ja wiem, że pewnie miliard osób o to pana pytało, ale ja nie wiem i chciałabym wiedzieć, skąd te książki się wzięły? No tak, fizyk, chemik, informatyk i tak dalej, ścisły umysł i nagle najpierw samotność w sieci, teraz kontynuacja, można powiedzieć, koniec samotności. Po 18 latach. Po 18 latach, żeby to nie było. Tak, to jest, nie. Ja pamiętam, czytałam z wypiekami Samotność w sieci. A nie powinna w ogóle... pani, bo pani była za młoda. Więc 18 lat temu, więc nie powinna pani czytałam, tego czytałam i bardzo mi się podobało, naprawdę. Ale to były takie fajne czasy i zresztą jakby akcja książki no, działa się w takich czasach, że jakby też dostęp do tej sieci był trochę inny niż dzisiaj i to komunikowanie się za pomocą sieci były kompletnie inne niż dzisiaj, prawda? No, były bardzo silne czasy. To były czasy jednego numeru telefonu, na który się dzwoniło, jakiś modem. Nie wiem, czy pani pamięta ten szczęśliwy dźwięk, kiedy się wreszcie połączyło z tym numerem telefonu. Tak, ja pamiętam, komputery się tak ale to nie było dla mnie najważniejsze, bo ja wtedy już mieszkałem długo w Niemczech. Ja bardzo długo miałem do czynienia z internetem. W 1984 roku przecież robiłem doktorat w Stanach z informatyki, więc już wtedy nie było tych wszystkich serwisów, stron. Tak. Nie było portali, był ten taki na dyskietce mały ICQ. To były takie siermiężne czasy internetu. Ja o tym też tutaj piszę. Dla niektórych ta samotność w sieci jest... książką nie tylko o miłości, ale jest również zapisem historii internetu w tamtych czasach. Ale to nie był główny motyw napisania tej książki wówczas. To, że ci moi bohaterowie zakochują się w tym internecie, że w ogóle może dojść do tego, że ludzie w sieci się zakochają w sobie. Bardziej mi chodziło o pokazanie tej prawdziwej takiej tęsknoty za tym, co jest w życiu najważniejsze, żeby być kochanym i kochać kogoś. Ale fizycznie za sobą też? Czy za wyobrażeniem? No bo to jednak, tak jak pan mówi... Wie pani co? Tak naprawdę były kiedyś badania robione przez taki portal Yahoo, który jeszcze ciągle istnieje. Oni badali mózgi ludzi, którzy deklarowali, że zakochali się w realu i w internecie. I dokładnie ten sam obraz mózgu jest. Bo to wcale nie jest. Ta miłość się nie zaczyna tutaj w sercu, tylko zaczyna się Tak, i te motyle to są tłanie tu. I jest dokładnie ten sam obraz.
teraz, bo wszystko zaczyna się tak naprawdę w każdym związku od słowa. Trochę tak brzmi patetycznie, że jak w Biblii na początku było słowo, ale w każdej relacji jest na początku słowo, za którym idzie pewne wyobrażenie i ta anonimowość, to oddalenie powoduje, że my kreujemy w sobie jakiś taki idealny obraz tej osoby, z którą się kontaktujemy. Ale później ma to swoją taką podobną dynamikę. Ktoś nie wytrzymuje, chce zobaczyć tą osobę, wysyła jakieś zdjęcie, później ktoś jeszcze bardziej nie wytrzymuje, sięga po telefon, żeby usłyszeć jej głos, a na końcu i tak wszyscy chcą się dotknąć. Mm-hmm. Tak bym to sformułował. I ja pisałem tą książkę jako faktycznie informatyk i chemik, dlatego przeżywałem taki okres ogromnego smutku w moim życiu i chciałem sobie z tym smutkiem poradzić. Mi się wydaje, że cały romantyzm powstał, pisali to będący w depresji poeci i pisarze, żeby sobie z tym smutkiem i z tą depresją poradzić. No bo pisząc spogląda pani w siebie i w swoje emocje. I ta książka nieoczekiwanie wydostała się z mojej elektronicznej szuflady w tym Frankfurcie i została w Polsce wydana i zaczęło się coś, co ja przestałem kontrolować, jakiejś takiej ogromnej popularności, a ja tego nie kontrolowałem i nie obserwowałem, dlatego że mieszkałem bardzo daleko i tej popularności tak nie doznawałem i później ta książka trafiła do ogromnej ilości krajów, do 18 krajów, łącznie z wietnamskim, chińskim, albańskim. No to tylko świadczy, że miłość jest uniwersalna, niezależnie od tego. No ale ja czytałam w innych wywiadach, pan opowiadał o tym, że właśnie w Rosji zrobiła ta książka furorę i zresztą i Polacy, i Rosjanie namawiali pana bardzo długo, żeby jakaś kontynuacja powstała. I to trwało, tak jak pan mówi, 18 lat. Tak, pierwsze próby namówienia mnie, żebym napisał Samotne sieci 2 z wiadomych względów, głównie finansowych, no bo wydawnictwa no muszą zapłacić te pensje tym ludziom, którzy tam pracują, jeszcze produkują. To już się pojawiło w 2003 roku w Polsce. Ja konsekwentnie, uparcie odmawiałem. Wydawało mi się, że ta historia jest dla mnie skończona. Nie chciałem wracać do tego smutku, bo ta książka jest smutna, pisana w smutku przeciwko smutkowi. Później ta książka pojawiła się w Rosji i tam eksplodowała jej popularność. Ona jest tam bardziej popularna nawet chyba niż w Polsce, w tej Rosji. Zresztą we wszystkich krajach rosyjskojęzycznych, bo i Kazachstan, i Kirgistan, i Armenia, i Ukraina, jeszcze przed Majdanem ta Ukraina, czytała ją głównie po rosyjsku, teraz po ukraińsku. Ja odmawiałem konsekwentnie, dano mi smukłe, pamiętam rozmowę z dyrektorem rosyjskiego wydawnictwa, którą mówiłem, że to przecież Polakom odmówiłem, to przecież nie dam wam. A on mówi, wie pan co, może Polacy się w ogóle nie dowiedzą. No tak. takie czasy. I zdarzyło się coś... Wszyscy by wiedzieli, zanim pan umowę podpisał. W 2017 roku pewnego razu moja kobieta przyniosła tę książkę. Ona jest nauczycielką w Gdańsku, w liceum. Przyniosła tą książkę, bo jej koleżanka wpadła na pomysł, jak już żyjesz z pisarzem, to może mi podpisze książkę i przyniosę ją do domu. W Gdańsku notabene. Ja pierwszy raz zacząłem wartować i czytać. Tak naprawdę pierwszy raz ją zacząłem czytać. I odkryłem, że historia dzieje się w 96 roku, że zrodzony z tego nieprawego łoża syn głównej bohaterki, ten Jakub, notabene Jakub Junior, bo tamten poprzedni też miał na imię Jakub. W związku z tym po tej samotności w sieci wielu chłopców dostało imię Jakub. z tego co wiem. Bo rodzice zawsze szukają gdzieś inspiracji. I pomyślałem, no on ma teraz lat 20 i żyje we współczesnej Polsce, jest 2017 rok i myślałem, że napiszę historię z jego punktu widzenia. Pokażę młode pokolenie, pokażę, jak bardzo zmienił się internet. No właśnie, to jak to młode pokolenie wygląda, jak ten internet w tej pana książce i z pana spojrzenia? Ten internet jest wszechobecny. Napisanie teraz książki o miłości w internecie byłoby niesamowitym kiczem. Mhm. W 2001 roku było to coś nowego. Były tylko dwa portale, wasz był, Onet.pl i Wirtualna Polska wtedy, ale to był taki raczkujący absolutnie internet. Chodziło się z dyskietką 3,5 cala, wkładało się, jak dyrektor Internet Cafe pozwolił, tę dyskietkę i instalowało się tego ICQ i opowiadało się o tym, co się czuje, że się tęskni i ta koniczynka, te żółte karteczki. Jeszcze tych dla... którzy chcieliby do niego wrócić, można to jako aplikację ściągnąć, ciągle ten ICQ, ale już to bardziej archiwalne jest i nostalgiczne.
No i pomyślałem, że no, ten chłopak ma 20 lat i pokaże ten syn głównej bohaterki bezimiennej z pierwszej części, że opowiem świat, Polskę, współczesną również, bo oni bardzo są zatopieni w tą współczesną Polskę, patrzą przez okno, co się tutaj dzieje akurat też. I dobrze im tu? No, czują się związani z tym krajem, ale oczywiście nie wszystko im się podoba, co się dzieje za oknem i o tym też piszą. Ja też piszę ich słowami. On ma 20 lat, zrobię go studentem informatyki, porównam, żeby, doprowadzę do tego, żeby porównał internet mamy ze współczesnym instagramowo, facebookowo, snapchatowym, kiedy jesteśmy absolutnie zanurzeni, niektórzy nie po szyję, ale ponad głowę w tym wirtualnym świecie, tylko rękę czasami wystawiają do realu. Pokażę, że to nie determinuje tego, że przez te 20 lat tak naprawdę jedna rzecz na pewno się nie zmieniła, że chcemy być kochani, kochać, chcemy rozmawiać, chcemy mieć kogoś bliskiego, chcemy, żeby ktoś na nas czekał i pokazuje tą miłość tej bardzo. A jest w nim trochę pana? W każdej książce jest mnie, w każdej postaci jest mnie i w kobiecych postaciach, zresztą ja w ogóle w tych książkach kobiety stawią zawsze na piedestał. W życiu prywatnym też? Owszem. Tak mi się zdarzyło, że urodziły mi się dwie córki, które zresztą chciały ze mną rozmawiać. To też nie zawsze się zdarza ojcom. No relacje mogły być różne. I tak to się zrodziło, ten pomysł. On jest studentem informatyki w tej książce, więc zna się na tym, wie co mówi. Zakochałem go w przepięknej wewnętrznej i zewnętrznej dziewczynie o imieniu Nadia, która ma swoje ukraińsko-rosyjskie korzenie, bo jej babcia była przegnana z Ukrainy pod Krasnojarsk, gdzie była Sybiraczką, potem wróciła do Gdańska. A ona z kolei urodziła się, bo ojciec jej wjechał do Hamburga, więc takie bardzo mocne międzynarodowy akcent jest. I pokazuje tą miłość tych współczesnych dwudziestolatków. Którą wydawało mi się, że znam, ale później bardziej ją poznałem. Jestem stałym ambasadorem portalu BlaBlaCar, bo jeździłem do swojej kobiety przez wiele, wiele lat. Jestem tam i prowokowałem tych wszystkich młodych ludzi, którym BlaBlaCar się poruszają do różnych wyznań. Nie wiedzieli, że są być może zalążkami, czy że ja poczynam jakieś wątki, żeby mi opowiadali o tym, jak się kochają, jak tęsknią, czy w ogóle można jeszcze tęsknić w czasach, kiedy jesteśmy nieustannie w kimś w kontakcie. Ja jestem z tych czasów, kiedy się naprawdę tęskniło, trzeba było czekać na papierowe listy. Listy, tak, pamiętam. I tak to się zaczęło. I później po takim brainstormingu z moją partnerką polonistką, notabene, w związku z tym bardzo odczytaną literacko, pomyśleliśmy, że będzie fajnie, bo jeszcze chyba nikt tego nie zrobi, żeby książkę do książki wprowadzić. Główna bohaterka pewnego dnia czyta książkę i wzruszona jest taka bardzo jej. Tam Jakub Junior zapytuje, dlaczego płacze i dlaczego. I wtedy pojawia się książka w książce. I zaczyna się taki trochę, może nie kryminalny, ale detektywistyczny element, bo ona zaczyna widzieć pewne analogie, że być może ta książka dotyczy kogoś, a tak naprawdę może matki jej chłopaka. I ja ją wysyłam do Monachium, bo ona jest studentką konserwacji zabytków i w tym Monachium przecież mieszkał ten idealny mężczyzna z pierwszej części i ona takie swoje wewnętrzne śledztwo prowadzi. Wreszcie odpowiadam, jak główna bohaterka ma na imię, bo ona w pierwszej części, jak pani pamięta, była bezimienna. Tak. Nie wiadomo też, kto jest ojcem tego chłopaka i to jest największy dylemat tej książki, żeby czy ona ma prawo powiedzieć swojemu chłopakowi, że być może jego tato nie jest jego tatą. I on podejmuje taką ważną bardzo decyzję, której teraz nie będę tutaj spoilerował, ale... Nie, wszystko możemy opowiadać. I tak się zrodziła ta myśl i ona mną owładnęła i stała się taką moją pasją w tym momencie. Tak jak bardzo się kiedyś broniłem, żeby ją napisać, tak bardzo zapragnąłem, żeby napisać tą kontynuację. I to jest ta kontynuacja, nie jest żaden sequel, to nie jest jakieś Rambo 8, Rambo 9, to jest po prostu zupełnie inna książka, tylko nawiązująca do tamtych czasów. Ale nie czytając tamtą, można sięgnąć też po tą. Z pewnością. Oczywiście pojawiają się postaci z tamtej pierwszej części, w związku z tym ci, którzy
których zapragną, mogą po prostu wrócić i wydawnictwo również wydrukowało tą pierwszą część, bo czuło, że będzie taka potrzeba, żeby do tej książki Ale wrócić. Tak nawiązując do tytułów, tam było samotność sieci, tutaj koniec samotności. Myśli pan, że w dzisiejszych czasach jesteśmy samotni, czy nie? Nie, teraz czy jest jeszcze gorzej? Nie, jest, teraz jest epidemia, moim zdaniem, samotności. Ona czyha w tych pustych mieszkaniach, po kątach się rozprzestrzenia. Mm-hmm. Jest na oddziałach szpitali samotność, jest w sercach wielu ludzi, bo wbrew pozorom, mimo tej absolutnej komunikacji, tej możliwości noszenia, kontaktu z drugim końcem świata. Wcale nic nie znaczy. Ludzie chcą rozmawiać w realu i wiedzą, że to wszystko w tym internecie jest tak naprawdę powierzchniowe, naskórkowe, że to nie sięga głęboko i to również jest o tym ta książka, że może mieć kilku tysięcy tak zwanych znajomych na tych wszystkich portalach, a jednocześnie wracać do domu i cieszyć się, że gra radio, które zostawiliśmy rano, że kiedy przyjdziemy po południu, żeby nie było zupełnie pusto i cicho. Przepraszam, tak nostalgicznie na nie, to... Nie, no bardzo. No, ale znam takie bardzo. Osoby, które różne rzeczy robią, żeby nie czuć tego opuszczenia i samotności. Bo samotność a opuszczenie są dwie różne rzeczy. Mhm. Bo ja wiele rzeczy robiłem w samotności. To jest, wszystkie książki powstały w efekcie w samotności. Ja tylko piszę, kiedy jestem sam. W ogóle wiele dzieł i utworów ludzie mogli pisać tylko w samotności. Ale z czego ta samotność się bierze? Czy my nie czujemy takiej potrzeby kontaktu? Czy w dzisiejszych czasach tak jesteśmy sfokusowani na sobie, że nie zwracamy uwagi na innych, na otoczenie? Ma pani czy ten rację. Internet nas tak pochłonął? Nie, ten internet jest tu przyczynkiem takim, dlatego że on daje nam pozory, że nie jesteśmy sami, a tak naprawdę jesteśmy. Jest tak, ma pani rację, zgadzam się z panią, że jest trochę, jest dużo hedonizmu w nas. Że teraz szczególnie kobiety, które są stawiane na piedestał u mnie zawsze w książce, nie godzą się na jakieś takie, na takie związki, które je nie satysfakcjonują, że kiedyś ten ciągle jest jeszcze patriarchat w naszym społeczeństwie, o wiele większy niż tam, gdzie ja mieszkałem przez te 32 lata w Niemczech, ale jeszcze większy jest w krajach, w których bywam i na Ukrainie i w Rosji. Nie zgadzamy się na... Nie chcemy się zgodzić na związki, które nas nie satysfakcjonują i wybierają ludzie samotność. Jest absolutna, prosta relacja między poziomem szczęścia, można to mierzyć socjologicznie, a samotnością. Ilość domostw we Frankfurcie, w którym mieszkałem, jest ponad 62%, gdzie mieszkałem single. Także ta samotność ciągle jest. Ale akurat w tej mojej ostatniej książce tak naprawdę mało kto jest tam samotny, bo to jest taka bardziej... Może nie, ja mieszkam daleko od Hollywood i we Frankfurcie, mieszkam w Gdańsku daleko od Hollywood, nie ma dziennika hollywoodzkiego zakończenia, ale jest takie pełne nadziei. Ale nie zdradzajmy szczegółów. Nie. Ale tak sobie myślę, że lepiej być może nie samotnym, ale samym, niż faktycznie męczyć się w jakimś albo niezdrowym, albo niespełniającym moich oczekiwań związku. Tak mi się wydaje. Taki był mój zamysł. Janusz Leon Wiśniewski. Koniec samotności. Polecamy. Serdecznie pani dziękuję za to. Dzięki serdeczne. Dzięki za to spotkanie. Książka. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie.